Panie generale, panie i panowie żołnierze Wojska Polskiego, szanowni państwo. Zasadniczym zadaniem żołnierzy Wojska Polskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie, Polsce. Oczywiście bezpieczeństwa pod względem nienaruszalności granic, pod względem odstraszania ewentualnego agresora, ale bezpieczeństwa rozumianego także jako pomoc w sytuacjach kryzysowych. Bez wątpienia z taką sytuacją kryzysową mamy do czynienia od roku. Chodzi o epidemię. I od roku Wojsko Polskie jest zaangażowane w wspieranie społeczności lokalnych, jest zaangażowane w niesienie pomoc wszystkim potrzebującym. A na czele tych działań stoją żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, za co dziękuję paniom i panom w oliwkowych beretach. To wy staliście się symbolem profesjonalizmu i symbolem pomocy świadczonej wszystkim potrzebującym w tej trudnej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się, w sytuacji, w której musimy stawić czoła epidemii. Dziękuję wam za wasze zaangażowanie, dziękuję wam za waszą ofiarność, dziękuję wam za to, że jesteście zawsze gotowi, że jesteście zawsze blisko. Ale choć podstawowym zadaniem dziś jest pomoc w walce z zarazą, to formacja rozrasta się, formacja się rozwija. Wojska Obrony Terytorialnej z roku na rok stają się coraz bardziej liczne. Kiedy obejmowałem swój urząd w styczniu 2018 roku, WOT liczył 7 tysięcy żołnierzy. Dziś liczy 27 tysięcy żołnierzy. Dziękuję wszystkim tym, którzy w tym czasie postanowili przystąpić do Wojska Polskiego. A 27 tysięcy to jest liczba na koniec ubiegłego roku, na 31 grudnia 2020 roku, ale w tym czasie znaczna część żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej trafiła do wojsk operacyjnych. To jest jedna z dróg sprawowania służby wojskowej, właśnie z Wojsk Obrony Terytorialnej do wojsk operacyjnych. Oczywiście nie wszyscy. Część z państwa zostanie w WOT-cie i bardzo dobrze. Zostają w WOT-cie ci, którzy w cywilu zajmują się pracą zawodową, którzy postanowili część swojego wolnego czasu poświęcić służbie innym. I to wielka wartość. To naprawdę wielka wartość dostrzegana przez opinię publiczną. Dziś podpisałem, przed chwilą podpisałem dokument, decyzję, która stanowi o rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej. Otóż dziś mamy 15 brygad WOT-u, docelowo przez ten czas został określony do końca przyszłego roku, powstanie 18 brygad Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli 3 nowe brygady Wojsk Obrony Terytorialnej powstaną w województwach, w których jest po pierwsze największe zainteresowanie służbą w WOT-cie, ale po drugie, i to jest bardziej istotne, które stanowią z punktu widzenia bezpieczeństwa naszej ojczyzny miejsca kluczowe. Chodzi o województwo podkarpackie, a więc druga brygada w województwie podkarpackim. Wchodzi o województwo lubelskie, a więc druga brygada w województwie lubelskim. No i trzecia brygada, brygada stołeczna, a więc województwo mazowieckie, największe województwo w naszym kraju. Dziś już funkcjonują dwie brygady, piąta i szósta. Powstanie trzecia na terenie województwa mazowieckiego, brygada stołeczna. Warszawa jest największą aglomeracją w Polsce. Liczba ludności w Warszawie przybywa. Z roku na rok się zwiększa. A przecież wszyscy doskonale wiemy, że Warszawa też
jest nawiedzana różnymi, problemami związanymi właśnie z sprawami klęsk żywiołowych, a więc w związku z tym obecność kolejnej brygady, stołecznej brygady Wojsk Obrony Terytorialnej nie ulega żadnej wątpliwości, że jest potrzebna. A więc z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa dwie kolejne brygady w województwie, jedna w województwie podkarpackim, druga w województwie lubelskim i ze względu na największe miasto w Polsce, na stolicę, na Warszawę, ze względu na to, że Warszawa się rozrasta ludnościowo, w związku z tym stołeczna brygada. Do połowy przyszłego roku powstanie 6 nowych batalionów w ramach już funkcjonujących brygad. Między innymi to batalion, który powstanie tu w Zegrzu. W Zegrzu mieści się dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, mieści się także centrum sonda, czyli centrum kształcenia. Będzie również kolejny batalion. Również kolejne bataliony powstaną na przykład w województwie lubelskim, w Kraśniku, czy w województwie warmińsko-mazurskim, w Ełku i w pozostałych jeszcze trzech lokalizacjach. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję za codzienną służbę. Gratuluję wyróżnionym. Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, żeby walka z zarazą miała charakter trwały, którzy przyczyniają się do tego, żeby wszystkie te zagrożenia, z jakimi się spotykały, znalazły odpowiedź, właściwą, silną odpowiedź. Taką odpowiedzią jest wasza służba, służba żołnierzy Wojska Polskiego. Dziękuję.